Dokąd poszedł twój miły, najpiękniejsza między kobietami? Dokąd zwrócił się twój miły? Powiedz, a będziemy go szukały wraz z tobą. Pieśń nad pieśniami, rozdział 6, werset 1. Oblubieniec i oblubienica. Dwa fakty skłoniły córki jerozolimskie do zadania oblubienicy tego pytania. Po pierwsze, zwróciły uwagę na jej urodę. Nie tylko jest piękna, ale jest najpiękniejsza wśród kobiet. To znaczy, że jej piękno jest wyjątkowe. Jest to piękno duchowe, jest to piękno cichego i spokojnego ducha, który w oczach Boga ma wielką cenę. Jest ubrana we współczucie, dobroć, pokorę, cichość, przebaczającego ducha, a nade wszystko ma w sobie miłość, która jest więzią, spójnią doskonałości. Słowa jej umiłowanego mieszkają w niej obficie, jak możemy o tym przeczytać w Kolosan, 3, 12-16. Musimy zrozumieć, że wszystkie przymiotniki w pieśni nad pieśniami mają duchowe znaczenie. Inaczej miałyby takie spłaszczające znaczenie. Więc wszystkie przymiotniki w pieśni nad pieśniami mają duchowe znaczenie, inaczej nie miałyby miejsca w Słowie Bożym. Taka jaka kobieta? Taka, jak tutaj mamy opisane, kobieta. Jaka kobieta chciałaby dzielić się swoim ukochanym z innymi kobietami? Miłość jest zazdrosna, ale miłość do Pana Jezusa Chrystusa zachwyca się, gdy prowadzi innych do miłości do Niego. Ludzie jednak muszą zobaczyć coś innego, coś niebiańskiego, piękno, które emanuje z nowego człowieka, z nowej natury, aby oni także chcieli go poznać. Nie może to być nic sztucznego, ale musi być dziełem Ducha Świętego, czyli Boga we własnej osobie, Boga Ducha Świętego. Po drugie, kobiety widziały jej przywiązanie do jej ukochanego i słyszały, jak opisuje jego piękno. Wymogła na nich przyrzeczenie, że jeśli zobaczą jej ukochanego, to powiedzą mu, że jest przepełniona jego miłością. Wtedy zapytały ją: czym góruje twój umiłowany nad innymi umiłowanymi, że nas tak zaklinasz? Izrael miał w swojej historii wielu umiłowanych: Abrahama, Salomona i Daniela. W jaki sposób, zapytały, jej umiłowany był bardziej niż inni godzien życzliwej uwagi? To była jej szansa, by mówić o tym, który ją kochał, którego ona kochała i którego miłość ją przerastała. Piękny opis tej miłości znajdujemy w Pieśni nad Pieśniami, 5 rozdział, od 12 do 16 wersetu. Dokąd poszedł twój miły, najpiękniejsza między kobietami? Dokąd zwrócił się twój miły? Powiedz, a będziemy go szukały wraz z tobą. Pieśń nad Pieśniami 6:1.